Nieświęta Anielka. Była sobie razu pewnego dziewczynka jak z marzenia sennego. Anielka, tak imię jej brzmiało, to dziecko urodę anielską miało. Lecz poza wyglądem i nazwą słodziutką, dziewczynkę z aniołem łączyło malutko. Bo anioł, chyba się ze mną zgodzicie, zwykle zachowa się należycie. Pięknych słów używa jedynie. Kłania się wszystkim, których wyminie. A gdyby zabawki jakieś posiadał, to pewnie by je zawsze odkładał na miejsce i bez marudzenia podchodziłby do każdego jedzenia. Lecz nasza anielka zasady znała, choć przyznać trzeba, że nie stosowała. W słowniku uprzejmych słów brakowało. Dzień dobry mówić się jej nie chciało. A pomóc w czymkolwiek zapomnij, człowiecze. Chyba, że ciasto zjeść, co mama piecze. Wszyscy mówili, co z niej wyrośnie. Czy lato, czy zima, jesień, przedwiośnie, anielka psoci do upadłego. Nie będziesz miał nigdy z niej dziecka świętego. Ale mało kto z bliskich jej wiedział, że anielkę ktoś ciągle odwiedzał. Ktoś, kto starał się jej do ucha szeptać dobre porady z serducha. Proszę, pamiętaj, by innym pomagać. Być dobrym, na lekcjach ciągle nie gadać. Pamiętaj, by mówić do innych tak miło, by tak przyjemnie im się robiło, jak mi na sercu, gdy wraz się modlimy. Mówił jej anioł, bo o nim mówimy. Aniela bowiem zbyt grzeczna nie była, za to się często i długo modliła. I do Jezusa, i do aniołów, i do Maryi, i apostołów modlitwy codziennie swe zanosiła i o pomoc ich często prosiła. A choć łatwo jej grzecznej być nie bywało, to Boga kochała swą duszą całą. I wiecie, w przyszłości co wyniknęło? Że złe zachowanie po latach zniknęło. I nasza Aniela się wzorem stała, bo wszystkim ludziom wciąż pomagała. Stało się tak właśnie dlatego, bo Nela Boga do serca swego wzięła razem ze swym aniołem, modląc się do nich rankiem, wieczorem i prosząc o pomoc, by kochać umiała i dobra dla ludzi także się stała. Tak zachwycony był Pan Bóg anielką, że pomógł jej z czasem stać się wielką. Wielką dlatego, że z serca szczerego kochała i siebie, i ludzi, i Jego. I dzięki miłości świętą została, choć gdy była dzieckiem, figle płatała. Bo święty to nie ten, co jest ideałem, lecz z Bogiem naprawia swe błędy. Z zapałem.